Chciałabym rozpocząć w miejscu, w którym skończyliśmy przy wystawie i zająć Państwa jeszcze chwilę samą wystawą. Zanim o niej opowiemy o pracy nad nią, to chciałabym Państwu jeszcze przedstawić twórców tej wystawy, a zatem kuratorki, tak jak jesteśmy tutaj we trzy, Izabela Sariusz-Skąpska, pomysłodawczyni tej wystawy. Nie, możesz nie wstawać. Zuzanna Bogumił. A ja miałam przyjemność z oboma paniami pracować w zespole kuratorskim. Nazywam się Monika Cichocka i reprezentuję Dom Spotkań z Historią. Projekt graficzny naszej wystawy stworzył niestety nieobecny wśród nas dzisiaj pan Marek Wajda. Chcę w tym punkcie zatrzymać się, bo zdajecie sobie państwo tutaj obecni na sali sprawę, że jedna z naszych kuratorek jest też strażniczką pamięci. To jest dla nas wszystkich oczywiste. Natomiast tak się składa, że w gronie twórców wystawy tych strażników pamięci, takich rodzinnych, było więcej. I nazwisko Wajda nie jest to absolutnie przypadkowe. Dziadek Marka Wajdy, kapitan Jakub Wajda, jest pochowany w Charkowie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć o jeszcze jednej historii, którą poznałam już po pracy, ale tak jak mówię, strażników pamięci katyńskiej wśród twórców wystawy było jak na tak niewielkie grono naprawdę sporo. Chciałabym podziękować też i przedstawić Państwu Olgę Pigłowską, która w imieniu działu wystaw Domu Spotkań z Historią tę wystawę produkowała. To ta właśnie osoba. Jest też wśród nas pani Anna Kaniewska, która od bardzo wielu wystaw wspiera nas, robiąc korekty naszych prac. Wspierała nas redakcyjnie pani Katarzyna Madoń-Micner. Opiekuje się nami promocyjnie od dziś przez najbliższe 3 tygodnie, kiedy wystawa będzie dostępna, nasza koleżanka Milena Ryćkowska. Zdjęcia przygotował Tomasz Kubaczyk. Nasza wystawa jest dostępna oprócz języka polskiego, który widoczny jest na planszach, także w języku angielskim. Przetłumaczył ją pan Krzysztof Ściborski oraz w języku ukraińskim. Pani Olga Rusina przetłumaczyła tę wystawę. Te tłumaczenia znajdziecie Państwo w QR-kodach, które są na planszach. Także myślę, że to jest też ważne, że możecie ją też polecać tym, którzy nie są odbiorcami języka polskiego. W tym gronie pracowaliśmy nad całym projektem, ale chciałybyśmy Państwu opowiedzieć o tym, jak nasz zespół kuratorski nad koncepcją tej wystawy pracował, bo mamy odmienne, przystępowałyśmy jakby do tej pracy z zupełnie odmiennymi perspektywami, pomysłami, planami na tę wystawę. Ale zanim to zrobię, to jeszcze chciałabym poprosić Izę. Przepraszam, nie będziemy mówiły do siebie per pani, bo tak jak już Iza to powiedziała na zewnątrz, jesteśmy już po tych 4 miesiącach dziewczynami dla siebie, więc już tak będziemy się zwracać do siebie po imieniu. Izo, gdybyś mogła jeszcze przedstawić wspaniałych gości, których mamy wśród publiczności. No, ja musiałabym mówić o każdym, kogo twarz jest mi znana, ponieważ to nie jest tak, że musiałabym mówić o nim, tylko o jego czy jej ojcu, czy dziadku, bo czy, nie wiem, czy Kasper tutaj dotrwał, bo jest już 4. i 5. pokolenie, które było na wystawie. Kasper Ciesielski, który jest pracownikiem Muzeum Katyńskiego. To może ja właśnie powiem tylko o nim, bo go nie ma, że to jest tak, że nepotyzm to w ogóle nie jest fajna cecha, jak wiadomo, ze słownika. I rodziny katyńskie są jedynym na świecie przypadkiem, że nepotyzm jest zaletą, ponieważ tak długo jak trwamy jako rodziny katyńskie, tak długo nasz punkt widzenia, ja nie mówię, że on jest jakiś szczególnie oryginalny, tylko jest po prostu nasz. I myśmy mamy po prostu najdłuższe doświadczenie w mówieniu o problematyce katyńskiej, o zbrodni katyńskiej, o naszych bliskich. Więc dla mnie postać Kacpra, który związał swoje życie zawodowe z problematyką katyńską, jest jakimś takim promieniem, że to nie jest tak, że odchodzące generacje, bo czas robi swoje, jak mówił mój tata, czyli coraz mniej jest tych, którzy pamiętali swoich ojców,
albo tych, którzy jako dzieci mają w sobie największą, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, traumę tego, że bez tych ojców ich życie się toczyło. Także nie mogę mówić tutaj o wszystkich, którzy są, ponieważ zacznę opowiadać ich historię i to w ogóle nie będzie szansy na nasze spotkanie. Ale to jest tak jak na wszystkich cmentarzach, na których byłam, że kiedy się szło wzdłuż tabliczek epitafijnych, to ja patrząc na różne nazwiska, które wychwytuję przechodząc, zazwyczaj na tych miejscach jest się krótko, widzę te nazwiska, ale widzę często ich synów, córki, czasem wnuków i prawnuków. Bo po prostu ci ludzie to są historie i to my jesteśmy tą historią i nasi bliscy, którzy są w domu, są tą historią, która będzie później. Jak powiedziałam o tym pokoleniu najmłodszym, to jednak powiem o pokoleniu, o dwóch osobach, które są mi w tym gronie tutaj. Przepraszam wszystkich innych, że wybiorę. Pierwsza to jest pani Elżbieta, pani profesor Smułkowa, która zawsze będę pamiętać historię, którą mi kiedyś opowiedziała, napisała, że jej tata po chwili aresztowania temu małemu wtedy dziecku wsadził coś do ręki i to była obrączka. I ta obrączka przetrwała najgorsze. A drugi to jest pan Janusz, pan profesor Janusz Riger, który przyszedł tu dzisiaj z wnukiem w ostatnim rzędzie. I to jest prywata skrajna, że o nim mówię. Bo w latach 90., kiedy ukazały się pamiętniki znalezione w Katyniu, mój tata, który całe życie, mimo że 3 czerwca 43 roku wiadomo było, że Bolesław Skąpski zginął w Katyniu, szukał jakichś innych śladów. I wtedy przeczytał w pamiętniku znalezionym w Katyniu, wydanym w Paryżu w 91 roku, książka, którą każdy z nas ma w takiej czy innej formie na półce. Któryś dzień listopada w zapiskach Andrzeja Rigera jest adnotacja na temat pogody i taka adnotacja, która dla mojego ojca znaczyła najwięcej na świecie, przyjeżdża Dzidek Skąpski, bo panowie razem chodzili do szkoły, studiowali, rozrabiali na studiach, co też wiemy. I myślę, że to jest w naszych historiach najważniejsze, że one się przeplatają, że w różnych miastach są różne tablice, które łączą historię, a część z nas tych tablic po prostu się zna. Wczoraj robiłam wieczorem, a w zasadzie w nocy, korektę tablicy, która powstanie w przyszłym roku w jednym z takich ekskluzywnych liceów krakowskich ze słynnej dwójce u Sobieskiego, gdzie będą wymienieni z imienia i nazwiska wszyscy absolwenci. To się po prostu cały czas dzieje. I to jest chyba taka propozycja odpowiedzi na pytanie, a co dalej? No dalej my i ci, którzy chcą słuchać naszej opowieści. Dziękuję bardzo. Nie. To właściwie to trochę była odpowiedź na moje ostatnie pytanie, to nie szkodzi, to jeszcze do tego wrócimy później. I jeszcze też w toku spotkania będę Państwu przedstawiała osoby, które są na sali i które poproszę o zabranie głosu, które są jakoś związane z tematem. Ale chciałabym zacząć od zapytania moich współkuratorek. Takie mamy trzy role, każda z nas ma swoją. Iza jest strażniczką pamięci, Zuzanna jest badaczką pamięci. Ja mogę powiedzieć o sobie, pracując w tym miejscu już wiele, wiele lat, że jestem popularyzatorką historii, więc jakbym, to są te nasze trzy punkty wyjścia do tej pracy. Ja bym chciała was zapytać bardzo osobiście o coś. Dlaczego wy się zajmujecie tym, czym się zajmujecie? Bo wiesz co, Izo, to nie jest tak, że każde dziecko w takiej rodzinie podejmuje ten temat i idzie w to. Nie każdy będąc drugim pokoleniem, wziąłby to. A ty to wzięłaś i zajęłaś się tym też. To był przedmiot twoich studiów, twojego doktoratu, literatura dotycząca łagrów, literatura dotycząca opresji sowieckich. Czy nigdy nie miałaś takiej wątpliwości, że tak?
żeby iść tą drogą, a może kiedyś chciałaś powiedzieć, nie, ja już nie będę się tym zajmowała. No parę razy chciałam się nie zajmować, ale się nie udało. Z przyczyn takich, że polityka splotła się z historią po raz kolejny. Ale ci, którzy mnie znają z działalności Federacji Rodzin Katyńskich, wiedzą, że ja działam w Federacji od 96 roku, kiedy byłam 40 kilo jakby lżejsza i na pewno nie miałam tyle siwych włosów. I wydawało mi się, że to jest coś, co pomaga mi być razem z tatą w chwilach, które były dla niego trudne. Bo to nie było łatwe, żeby podjąć decyzję wejścia w rodziny katyńskie, wbrew pozorom. I potem przy tym trwania. Pamiętam, jak rodziła się rodzina katyńska w Krakowie. I tata tak siedział, patrzył na to zgromadzenie. Naszym pierwszym przewodniczącym w Krakowie był pan Jerzy Smorawiński, syn generała Mieczysława, który zginął w Katyniu. I tata mówił, czy my to robimy, czy my stąd sobie idziemy. On miał naturę społecznika, ale ponieważ był dosyć też... Nie był łatwym facetem, jak wiedzą wszyscy, którzy go znali. To takie, że nie wszystko mu się jak gdyby układało w historię. Ale ponieważ mu się to... Jednak zostaliśmy na tym zebraniu. Dostaliśmy legitymację z bardzo niskim, dobrym numerem startowym. To potem się po prostu wymienialiśmy. On mieszkał i pracował w Zakopanem, ja byłam na takiej czy innej sytuacji. Ja rzeczywiście zaczęłam jeszcze zanim komunizm upadł i zanim można było tworzyć rodziny katyńskie, zaczęłam pisać swój doktorat o polskiej literaturze łagrowej i wiedziałam, że on będzie dedykowany dziadkowi. Nie wiedziałam, czy to będzie możliwe, bo w latach 80. raczej nie bardzo. A potem się okazało, że już jest możliwe. To była dla nas metoda też, żebyśmy mieli coś wspólnego, ponieważ bardzo się różniliśmy wbrew pozorom. On był inżynierem i polonistą. I to nam pozwalało też na taką szczególną współpracę. Czasem to w rodzinach katyńskich ludzi dość irytowało, ponieważ skąpscy mówią jednym głosem, no bo tak, tak było. I 8 kwietnia 2010 roku, poprzedniego dnia byliśmy w Katyniu. Ci, którzy pamiętają, w tego dnia było ogłoszenie wyniku konkursu na koncepcję Muzeum Katyńskiego. Myśmy tam oczywiście poszli razem. Ja byłam jurorem tego konkursu, więc znałam werdykt. No ale jednak byłam, on nie znał. Rozdzieliliśmy się i ja nagle słyszę takie przez wtedy jeszcze pustą, zupełnie inną niż dzisiaj kaponierę, idzie Zośka Rutkowska. Ci z Państwa, którzy pamiętają, to znają. Nieżyjąca już dzisiaj prezes rodziny katyńskiej w Przemyślu, tym swoim głosem, którym mogłaby obalać mury Jerycha, mówi, tatuś szuka swojego dziecka. Wszyscy wiedzieli, że Skąpski się zgubił i że szuka mnie. To był 8 kwietnia. Widzieliśmy się wtedy po raz ostatni. Czy ja mogłam to zostawić? No pewnie, że mogłam. I zdrowy człowiek chyba powinien zostawić. Jak widać, po terapii. Dziękuję bardzo. Zuzanno, a ty... Tego nie powiedziałyśmy. Jeszcze pracujesz w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Tak, to się zgadzamy. Znamy się już od wielu, wielu lat, bo Zuzanna pracowała w Domu Spotkań z Historią. Pracowałyśmy razem przy wystawie Oblicza Totalitaryzmu, która tutaj była pokazywana już wiele, wiele lat temu. No ale od tamtej pory twoja praca badawcza koncentruje się właśnie wokół problematyki pamięci. Czy mogłabyś teraz ty powiedzieć, jak to się stało, że ten temat stał się tobie bliski? Jak ty siebie widzisz wobec tematyki pamięci? Dlaczego? Dziękuję. Nie będę w stanie państwu powiedzieć tak cudownej historii rodzinnej jak Iza. Natomiast trzeba powiedzieć, że też ja się czuję strażniczką.
tylko, bo nie tylko rodziny są strażnikami, też no my, mieszkańcy Warszawy, Polski, czujemy, że jest to fragment naszej historii. Z takiej małej historii mogę Państwu powiedzieć, że pierwszy raz z Izą spotkałyśmy się wiele lat temu, już teraz tak to powiemy, kiedy Iza była redaktorką i edytorką mojej książki, mojego doktoratu, który wyszedł właśnie wiele lat temu. A dlaczego się tą tematyką zainteresowałam? Ja tutaj może powiem w ten sposób. Ja zainteresowałam się, proszę Państwa, tematyką pamięci z czysto naukowej przyczyny. Tutaj oprócz tego, że przeszłość rodzinna jest dla nas ważna w rodzinie i jakby o tym sobie opowiadamy, no mówiąc krótko, młoda Bagdaczka, to były lata, kiedy zainteresowania badawcze pamięcią stały się bardzo popularne, zaczęły powstawać centra i ośrodki badające różne elementy naszej przeszłości. I mój pomysł był taki, żeby zająć się pamięcią o represjach sowieckich w Rosji. I zaczęłam jeździć do Rosji. A w momencie, kiedy zaczęłam jeździć do Rosji, byłam w wielu miejscach od Wysp Sołowieckich po Kołymę. W wielu tych miejscach spotykałam miejsca, w których są pochowani obywatele polscy. Widziałam też, w jaki sposób te różne pamięci, polska, ukraińska, rosyjska, białoruska, ale i tadżyska, mongolska, przeplatają się w tych różnych miejscach. I w ramach tych moich właśnie podróży po Rosji, no jednym z takich miejsc, do których dosyć często wracałam, był Katyń. Katyń i to, w jaki sposób to miejsce funkcjonuje i czym się wyróżnia od innych miejsc represji sowieckich na terenie Federacji Rosyjskiej. A ty? A ja zawsze lubiłam historię i z tym miejscem jestem związana od kiedy ono się narodziło jako pomysł, a nie jako miejsce. Jak się narodziło jeszcze zupełnie pod innym adresem w pewnym gabinecie. Co tu zrobić z tym, że ludzie się tak interesują historią? No to był oczywiście ośrodek Karta, bo to jest instytucja, która zainicjowała Dom Spotkań z Historią, zanim on stał się miejską instytucją kultury. I też tak się życie potoczyło w tej nowo powstającej instytucji, gdzie się wszyscy uczyliśmy tego, jak to robić, jak popularyzować historię. A Dom Spotkań z Historią w tym roku będzie obchodził swoje 18 urodziny. I 18 urodziny od dnia, kiedy żeśmy otworzyli tę instytucję. Formalnie instytucją kultury miasta stołecznego Warszawy jesteśmy od 17 lat. Natomiast to był taki czas, kiedy się uczyliśmy wszyscy form popularyzowania historii. Teraz wystawy plenerowe, takie jaką dzisiaj otworzyliśmy, są dla nas absolutnie oczywistą formą komunikowania tematów historycznych, ale my to możemy powiedzieć tutaj, patrzę, spoglądam na pana dyrektora siedzącego sobie tam z tyłu, że zrobiliśmy pierwszą wystawę plenerową w tej przestrzeni. I przez bardzo długi czas to były naprawdę takie pierwsze odkrycia, że tak można opowiadać o historii, że w takiej formie, że z wykorzystaniem osobistych źródeł, z jednej strony prywatnych kolekcji fotograficznych, czy też może zawodowych kolekcji fotograficznych, ale nieodkrytych, nieoczywistych, nie pokazujących wielkich wydarzeń, nie pokazujących wielkie wydarzenia, tylko życie codzienne. No więc to właściwie tak jest tak, tak się los do mnie uśmiechnął, że mogłam zacząć robić wystawy w Domu Spotkań z Historią i że to się stał mój zawód, z czego jestem bardzo dumna i szczęśliwa. A Katyń? Tak, ja tak czułam, że ja to ja nie jestem moderatorką tej rozmowy, że tylko, że to będzie takie nasze spotkanie, jak wszystkie do tej pory, kiedy pracowałyśmy nad wystawą. A Katyń, tak, to jest wątek osobisty, aczkolwiek nie osobisty w sensie rodzinnym, tylko osobisty, że los tak sprawił, że przez jakiś czas mieszkałam w Rosji i wtedy jeden raz w życiu miałam okazję być w Katyniu. Natomiast ostatnie 4 lata spędziłam na Ukrainie i w związku z tym jeden z cmentarzy katyńskich, czyli cmentarz w Bykowni, no jest
w moim sercu zajmuje bardzo, bardzo ważne miejsce. Nie ma tam, nie leży tam nikt, z kim jestem osobiście związana, natomiast to miejsce jest dla mnie tak głęboko przejmujące i od pierwszego zetknięcia z tym cmentarzem, od pierwszego spaceru wzdłuż tych tabliczek epitafijnych i jakby momentu, w którym człowiek idzie i czyta kolejne nazwiska, kiedy widzi, ile lat mieli ci ludzie, skąd pochodzili, czym się zajmowali, bo to w niezwykle lapidarny sposób, ale jest tam napisane to, ja mam niezwykłe, to jest bardzo silne doświadczenie tego, że te cmentarze katyńskie przywracają pamięć o ludziach. One są miejscem pochówku oczywiście i no, jest absolutnie no, najlepszy z możliwych scenariuszy, do jakiego doszło, że do tych pochówków mogło dojść, że te cmentarze są. Ale to, w jaki sposób one przypominają o ludziach, których straciliśmy, to jest niezwykłe i w tym miejscu pozwolę sobie powiedzieć o jednej z osób, która jest na sali. Jest z nami pani Regina Piątek z Rady, kiedyś Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, dzisiaj z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która razem z panią Teresą Zacharą jest autorką treści tych konkretnych tabliczek w Bykowni. A żeby móc napisać te 3435 tabliczek, to trzeba było poznać historię tych ludzi, trzeba było zgromadzić dokumenty. I ja muszę powiedzieć, że spotkanie z paniami to było jedno z najbardziej niezwykłych momentów pracy nad tą wystawą. Bo nawet jak się jedzie na cmentarz, kiedy się widzi, że on jest, no to jest ogromne miejsce, to jest ponad 3000 nazwisk, to wyobrazić sobie pracę, która za tym stoi i taką, no, to nie było spotkanie z urzędnikiem, to było spotkanie z kimś, kto, dla kogo to była sprawa osobista. Pani Regino, czy pani coś mogłaby nam powiedzieć o swojej pracy? No, istotnie sprawa była coraz bardziej osobista w miarę jak zagłębiałyśmy się w temat z koleżanką. Ja muszę powiedzieć, że w pewnym sensie jestem rówieśniczką cmentarzy katyńskich, bowiem pracę w Radzie rozpoczęłam w 2000 roku. Wtedy, kiedy powstawały te trzy cmentarze, powstały one w jednym roku w Katyniu, w Charkowie i w Miednoje i widziałam, ile pracy włożyli w to inni pracownicy Rady, zwłaszcza pani Prydowska. Przygotowując inskrypcje, sprawdzając tabliczki, były odlewane w metalodlewie, czy sprawdzało się również te tabliczki, ich zdjęcia. A cmentarz w Bykowni to są późniejsze lata. Ja z koleżanką miałyśmy za zadanie opracowanie właśnie inskrypcji na ten cmentarz, kiedy jeszcze miałyśmy tych źródeł niewiele. I to znaczy podstawowymi źródłami były wyniki kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz korespondencja z rodzinami. Korespondencja, która w 2010 roku po katastrofie zwłaszcza tak się nasiliła, że ja się nie zajmowałam niczym innym, tylko korespondencją z rodzinami w sprawach katyńskich. Dużo osób zainteresowało się wtedy swoją historią rodzinną i pisali do nas zapytania o swoich dziadków, nawet i ojców. No i wtedy wciągnęłam się bardzo w ten temat. Później pracowałyśmy z panią Zacharą też nad w archiwach na Ukrainie, przygotowując materiały dla autorów biogramów do Księgi Cmentarnej Bykowni, która, no wolałabym na razie nie mówić, nie rzucać tego hasła, ponieważ ona do tej pory nie ukazała się. Ale jesteśmy na dobrej drodze zakończenia tego procesu.
No, tyle powiem w tej chwili. To jeszcze sobie pozwolę już tak zamknąć ten temat bykowniański jeszcze jedną historią, dobrze? I jeszcze jedną osobą, do której się teraz uśmiecham. Bo jest z nami też tutaj pani Halina Kozynkiewicz, która jest przedstawicielką Polskiego Medycznego Stowarzyszenia na Ukrainie. I no, znamy się właśnie stąd, że spotykałyśmy się przez te 4 lata na cmentarzu w Bykowni, bo Polacy mieszkający w Kijowie o tym miejscu pamiętają i spotykaliśmy się tam zawsze przy okazji wszystkich świąt polskich. Także nie wiem, czy pani Halino, namówię panią na takie jedno, dwa zdania, co to dla państwa tam mieszkających na miejscu, co to miejsce znaczy? Ja powiem krótko, bo teraz już tak widać, że naprawdę to, co robicie, to jest wielka sprawa. I dla mnie teraz, jak osoby, która przyjechała z Ukrainy, to tak po prostu teraz siedzę i słucham o tej obrączce, tak? I to bardzo tak teraz jest bolesne, bo naprawdę, kiedy przechodzisz do tej Bykowni, tam po prostu jest taka cisza i tam tylko jak po uczuciach takie życie wieczne, tak? A co my przekażemy dla naszych dzieci? To jest tylko wniosek z tej historii przekazany dla naszych dzieci. I mam nadzieję, że ta pamięć, którą dzięki wam teraz mamy i będziemy przekazywać tam dalej, to również jak mam nadzieję, jak skończy się wojna, to ze swoimi dziećmi wrócę nie tylko do męża, ale i do Bykowni, bo to jest to miejsce, gdzie Ukraińcy, Połonia taka kijowska, zawsze tam przychodzi, żeby oddać szanę i podziękować za to, że my teraz żyjemy. Dziękuję. To tak trochę już omówiłyśmy. Rozszerzona odpowiedź moja to była na pytanie. Ale teraz chciałabym się odwołać do tego, co Izo powiedziałaś na zewnątrz, a mianowicie o tym, że no nasza wystawa od początku, jak każda taka forma, była zamknięta. Od razu wiedziałyśmy, że nie będzie więcej niż 22 plansze. Koniec. I teraz co z tym zrobić? Jak o tym opowiedzieć? O czym opowiedzieć? Bo jakby no, nawet jeżeli założenie wyjściowe było takie, że to ma nie być wystawa o zbrodni katyńskiej, tylko o pamięci o zbrodni katyńskiej, to tych pamięci jest bardzo dużo różnych. I są te osobiste pamięci, i są te pamięci na poziomie państwowym, te, które były oficjalnymi wersjami pamięci i te, które były tymi ukrytymi, tymi przechowywanymi prywatnie czy przez pewne grupy, przez pewne stowarzyszenia ludzi. Więc jak wybrać to, o czym chciałyśmy opowiedzieć, to my wiemy, że to są długie, długie godziny dyskusji. Państwo już teraz ocenicie efekt naszej pracy. Ja mam poczucie, że teraz mogłybyśmy zrobić 22 wystawy, jakby wziąć każdą z tych plansz i ją rozbudować. Natomiast chciałabym was teraz zapytać o to, czy są tematy, z których, jak już żeśmy to wydyskutowały i na coś się zgodziły, to czy są wśród tych 22 tematów takie, z których obecności jesteście szczególnie zadowolone? I w drugą stronę, czy są takie, które w toku naszej dyskusji nie zmieściły się w wystawie i jakby byśmy dzisiaj zaczęły robić jeszcze raz to, że teraz byście za wszelką cenę walczyły o to, żeby jednak któryś z tych wątków, który odpadł, był. To może zacznie od Zuzanny, bo ja ciągle się to realizuję. Dobrze. Znaczy ja powiem tak, na początku wcale nie wiedziałam, że będą 22 plansze, albo do mnie to nie docierało. Także miałam raczej wrażenie, że otwierałyśmy kolejne książki i nasza praca była naprawdę fantastyczną dyskusją. Ja bardziej szłam w taką stronę i to, na czym mi zależało, to spojrzenie właśnie na taki potencjał z jednej strony na manipulację, która się pojawiła i kłamstwo katyńskie i antykatyń, to wszystko, co jest w ogóle niewyobrażalne, co wokół tej pamięci się działo przez te wszystkie lata, ale jednocześnie na taki aspekt
dający szansę pojednania między narodami, które doświadczyły tych represji. I rzeczywiście Katyń, jak tam jeszcze jeździłam, tak było widać, na przykład pamiętam takie wizyty jeszcze w 16 roku, ale nawet w 19, się teren cmentarza bardzo, bardzo zmienił. On zmienił teraz swojego właściciela. No jest to taka, na pewno dla Państwa byłaby to przykra wizyta na tym cmentarzu w chwili obecnej. Natomiast nawet w 19 roku pamiętam, że spotykałam Rosjan, którzy tak jak wy szukali swoich bliskich, ale nigdy nie wiedzieli gdzie i jak i nadal nie wiedzą gdzie są ci bliscy pochowani. I z taką, nawet w 19 roku jeszcze były takie osoby, które mówiły, no dzięki temu, że Polacy dobili się tego cmentarza, jakby my możemy też naszą pamięć tutaj pokazywać. I pamiętam też różne obchody na terenie Rosji, czy na Wyspach Sołowieckich, czy w Sandarmochu, kiedy delegacje z różnych krajów, tam były też delegacje z Ukrainy, z Białorusi, z Finlandii, z Estonii, z Litwy, Łotwy, ale też czasami były z Kazachstanu i gdzie każdy też jakby wspólnie opowiadał o tym doświadczeniu. Także to był taki temat, który moim zdaniem, w szczególności teraz w sytuacji wojny, którą mamy, będziemy musieli szukać tematów, które nas zbliżą do siebie i myślę, że taka potrzeba upamiętnienia bliskich jest tym elementem, który może zbliżyć i jest ważny i też myślę, że to starałyśmy się pokazać, ale też nie pokazałyśmy do końca. Natomiast też chcę powiedzieć, że wystawa, ponieważ była o pamięci, to pamięci są różne. I właśnie to, co mi się podobało, ja bym jej teraz nie zmieniała w żaden sposób. Ona mi się po prostu podoba tak, jak ona jest, tak? Raczej bym miała ochotę na kolejną wystawę z wami, tak? I w innym kontekście, powiedzmy, politycznym, też historycznym, no bo przecież ta pamięć będzie się zmieniała, tak? W zależności od tego, w jakiej rzeczywistości będziemy żyli. Ta pamięć będzie też różna. Też pamięć rodzin przecież ewoluuje, prawda? Z kolejnymi pokoleniami. Więc tutaj raczej mam bardziej zakusy, natomiast wydaje mi się, że to, co nam się udało osiągnąć i to, co muszę Państwu powiedzieć, było dla mnie niesamowite, to jednak właśnie te rozmowy z Tobą i Izo i taka świadomość, bo przecież myśmy wszystko to wiedzieli i w domu też było wiadomo. Ja jestem zresztą warszawianką, otoczona, mieszkam w samym centrum tutaj niedaleko rynku Nowego Miasta, otoczona pomnikami, więc jakby no wiesz. Ale kiedy sobie tak dotykasz tej historii rodzinnej, kiedy sobie zdajesz sprawę, tak, że to byli tacy ludzie jak ty, którzy żyli, którzy kochali, którzy się pewnie kłócili, którzy jeździli, czy konno, czy samochodami. I no to rzeczywiście było dla mnie takim dużym odkryciem i doszłam do wniosku, że dobrze, żebyśmy się jednak na tym skupili, tak? Na tym właśnie doświadczeniu, pokazaniu ludzi, a na politykę będzie jeszcze czas. A propos tego, co powiedziała Zuzanna, chcę przywołać Marka Wajdę ponownie, który w trakcie jednej z naszych dyskusji powiedział takie zdanie, że podczas tej pracy uświadomił sobie, że jego syn jest w wieku jego dziadka w momencie, kiedy on zginął. Jakby, że to są te momenty, kiedy człowiek przestaje widzieć jakby liczby, nie wiem, cmentarze, zbrodnie. No to słowo jest też takie, powiedziałabym, encyklopedyczne. Nie wiem, jak to, jakby tak ono, zanim nabierze dla nas jakiegoś realnego charakteru, jest takim odpychającym jakimś strasznym słowem. A kiedy nagle łapiemy taki jakiś realny element, że patrzymy na swoje dziecko, ono ma tyle lat, ile miało jego pradziadek, kiedy zginął, to ta historia nagle staje się nam bardzo bliska. Mi się wydaje, że tak, ja mam też poczucie, że te rozmowy, że jakby to, że mogłyśmy poznać tak wiele historii, bo tak jak Iza tutaj Państwa przedstawiała i powiedziała o tym, że widząc Państwa widzi też
tych ojców, dziadków, to myśmy też miały okazję ich po prostu poznać dzięki temu i też będziemy chcieli, taki mamy zamysł tutaj z koleżanką, z Mileną, którą Państwu przedstawiałam, żeby przez te 3 tygodnie trwania wystawy chociaż kilka z tych rodzin Państwu przybliżyć, kilka z takich osobistych historii, bo no to zresztą to jest to, czym Dom Spotkań z Historią się zajmuje, opowiadaniem osobistych historii, więc ja się też bardzo cieszę, że myśmy jakby siadając do wystawy o zbrodni katyńskiej i o pamięci o zbrodni, to są takie wielkie słowa, przeszły na to, że to jest wystawa o ludziach i o pamięci. I wydaje mi się, że to jest, z tego się bardzo cieszę. Iza, a ty? Czego tobie, co dla ciebie jest ważne, a czego ci brakuje? Co żeśmy odcięły? Udało się na pewno zrobić 22 plansze, które są spisem treści na kolejne 22 wystawy. I widząc absolutny zachwyt pana dyrektora nad tym planem na najbliższe 22 lata, no bo przynajmniej jeden temat ma pan z głowy, tak? Wiadomo, we wrześniu przyjdzie Skomska i znowu będzie truła. Sprawa jest prosta i do kwietnia zdążymy. Jasne, oczywiste, to jest proste. Ale mówiąc serio, słuchajcie, co się nie udało, no przecież nie ma 18 tysięcy historii, no po prostu. No. Jest kilkanaście zdjęć. Ale co się najbardziej udało? Pokazać cmentarze katyńskie. Bo to jest temat, który rodziny katyńskie, co jest paradoksalne, uznały za zamknięty. Prawda? Bo w statucie Federacji Rodzin Katyńskich mamy, że mamy doprowadzić do zbudowania cmentarzy. Zbudowaliśmy cmentarze, teraz trzeba dbać o to, żeby tam jeździć. Ale uznaliśmy, że żeliwo Katynia, Charkowa, Miednoje, specjalnie to było żeliwo, żeby nie ukradli. A ja pamiętam projekty, pani Regina nie pamięta, ja pamiętam, bo byłam w jury konkursu w 90-tych latach, gdzie tam były takie pomysły, że w ogóle górskie kryształy oświetlający Las Katyński. No i Jędrek Przewoźnik mówił jasny, po tygodniu ten będzie żeliwo, bo się nie da ukraść, nie da się, tylko że po co? Już z tym granitem w Bykowni było, ale to czasy były inne, no to przecież w ogóle o co chodzi, prawda? Słuchajcie, historia się zbudziła z letargu. Myśmy tego nie przewidzieli. Nikt tego nie przewidział. To mówienie, że nigdy więcej wojny, to po pierwsze Ruscy wymyślili, więc lepiej tego nie powtarzać. To, że to są pewne rzeczy, które są zamknięte, to, że politycy każdej opcji, nie było niewinnej, mówili, wy znowu z tym Katyniem. No faktycznie, my znowu z tym Katyniem. I ja myślę, że to, co nam się jakoś musi udać, to powiedzieć, że no niestety historia się powtarza, jak mówił klasyk, raz jako farsa, raz jako tragedia. Nam się wydawało, że pewne rzeczy, tematy są zamknięte, teraz już będą tylko jeździły oficjalne delegacje, składały kwiatki, cichutko, spokojnie, nic z tych rzeczy. No, ta bomba kasetowa, która oczywiście przez przypadek walnęła w Charków. To zdjęcie w pierwszym miesiącu wojny. To było coś tak wstrząsającego. Słusznie kiedyś Zuzia napisałaś, no ale cmentarz, no gorsze, że tam ludzie giną, tak. Ale cmentarz ma w sobie tą siłę symbolu, że cmentarz jest... Człowiek i jego cywilizacja według kulturoznawców zaczął się w momencie, kiedy zaczął grzebać swoich zmarłych, a nie pozostawiać ich po prostu gdzieś porzuconych. I zniszczenie cmentarza ma w sobie taką siłę symbolu i to jest coś, co nas powinno jakoś obudzić, prawda? Powiedzieć nie, my tam musimy wrócić. Dla mnie najważniejszym cmentarzem oczywiście jest Katyń, bo tam leży dziadek. Tam byłam po raz pierwszy w 1989 roku. Tak jak ty mówisz, Moniko, mój ojciec miał wtedy lat 52, był młodszy ode mnie, był bardziej siwy, bo zaczął siwieć w wieku od 18. I pamiętam, jak stał nad tymi mogiłami i mówił, słuchaj, przecież
to jest jakaś abstrakcja. Ja jestem o 20 lat starszy od tego swojego ojca, który tu gdzieś leży. Ten mój ojciec jest swoistą abstrakcją, jego nigdy nie było. Tu dziewczyny, które pamiętają swoich ojców, są w lepszej sytuacji, a tata nie miał 2 lata. Ja myślę, że dzisiaj ktoś mi przypomniał, skąd się w ogóle narodził pomysł tych wszystkich uroczystości. Że 17 września ubiegłego roku ja wszystkim, którzy tam byli i chcieli czy nie chcieli słuchać, mówiłam, że zróbmy coś na 80. rocznicę ujawnienia Katynia. Dlaczego? Bo to było chwilę po ujawnieniu Buczy. I w mediach się pojawiło takie, no, że nowy Katyń. Ja mówię, nie ma czegoś takiego. Nie ma, że nowy Katyń. Jest straszna, nowa, rosyjska zbrodnia. Żadne porównanie. Mowy nie ma. A jeśli ktoś chce porównań, to niech się przygotuje, że może nie wytrzymać tego porównania. Od paru dni funkcjonuje w mediach społecznościowych zdjęcie z egzekucji. Wiecie, że są zdjęcia z Katynia. My to wiemy. Odważyłby się ktoś pokazać takie zdjęcia? Nawet Ruscy się nie odważyli. Nigdy. Coś się zmieniło. Nie wiem, czy to są gry komputerowe, czy filmy. I myślę, że to, co nam się najbardziej udało, to, że ta wystawa nie epatuje żadną makabrą. Ale mam naprawdę w Bogu nadzieję i jestem przekonana, że będzie chwycała za serce tych, którzy, no nas, bo wiemy, co tam widzimy, i tych, którzy tam przyjdą, biegnąc na plac zamkowy. A tych wycieczek jest na tyle dużo, że przez najbliższe 3 tygodnie myślę, że tych przebiegających szkół będzie, zwłaszcza tych biegnących jeszcze w biegu, to jeszcze dodatkowo będzie atrakcja. Po prostu to się udało. No a plan mamy, także pan dyrektor jest już przygotowany po prostu na walkę. Ja chcę, żeby następna wystawa była naprawdę o którymś z cmentarzy, żeby pokazać jego niezwykłą symbolikę. Może się uda coś takiego. Może to będzie Bykownia, bo najbliżej. Zobaczymy. Ja chcę powiedzieć, no, mi się wydaje, że właśnie podjęłyśmy, to właściwie to było jedno z pierwszych takich zgodnych decyzji, że nie będzie żadnych zdjęć, które będą pokazywały zbrodnie. Że w ogóle nie będziemy sięgały po tego typu obrazy. Ale wydaje mi się, że to, co jest napisane na tej wystawie w wystarczający sposób, począwszy od tytułu, buduje grozę. No ja muszę powiedzieć, że dla mnie natrafienie na ten dialog, w którym padają słowa, w którym pada odpowiedź Stalina, że no jak to, gdzie są? No uciekli. Ale dokąd uciekli? Do Mandżurii. Jakby to chyba nawet słowo hipokryzja nie jest tu właściwe. Ja nie znam słowa, żeby wyrazić to, co się czuje, jak się słyszy taką odpowiedź. I wydaje mi się, że tutaj wystawy groza została zawarta w słowach, a nie w obrazach. W obrazach jest dużo więcej wzruszenia. To jest dla mnie bardzo ważne. To jest chyba najbardziej moje, jeśli można w kategoriach tej wystawy powiedzieć o ulubionym zdjęciu. To jest to zdjęcie zrobione wdową katyńskim w 90 roku podczas uroczystości wmurowania urny z ziemią z Katynia na Wawelu. I to jest tak przejmujące, kiedy się ogląda na pierwszej, czyli trzeciej planszy te panny młode, te piękne żony w towarzystwie swoich mężów i dzieci. I potem nagle w 1990 roku te panie siedzące ze zdjęciami swoich mężów. Ja muszę powiedzieć, że dla nas, tym bardziej, że nie mogliśmy znaleźć zdjęć z tej uroczystości. Nasze różne zaprzyjaźnione agencje fotograficzne rozkładały bezradnie ręce. Nie ma. Po prostu nie ma. I już jak żeśmy się poddali, taka bliska naszemu sercu bardzo, już chyba mogę powiedzieć, przyjaciółka z Polskiej Agencji Prasowej, która od lat znajduje to, czego znaleźć się. Nie da, mówi, znalazłam negatyw.
w ogóle nie zeskanowany. I tam były właśnie zdjęcia z tej uroczystości. I to zdjęcie bardzo Państwa zachęcam, jak będziecie wracali, żebyście spojrzeli na planszę rodziny. To zdjęcie będę nosiła w sercu bardzo długo, ale chcę... Oszczędzałam na tą chwilę, jak skoro już padła tutaj Bychownia, a potem Charków, to oszczędzałam Państwu tak pewną opowieść. Chcę teraz się podzielić czymś obok wystawy, ale co się dzisiaj wydarzyło w czasie montowania tej wystawy. Otóż, kiedy już prawie cała wystawa stała, zawsze tak jest, że jak stawiamy wystawę, to ktoś chodzi, już ją ogląda. Nieważne, czy wiszą trzy plansze, czy 13, już zawsze są oglądające. No i tym razem szła rodzina. Szedł pan, pani i dziewczynka, może 8-letnia, i słyszę, że rozmawiają po ukraińsku, a po chwili słyszę, że mówią tak, o, to nasz Charków. Przyglądam, słucham, tak przysłuchuję się. Proszę Państwa, dzisiaj tę wystawę jako jeden z pierwszych odwiedził strażak, który przechowywał te stłuczone tabliczki z Charkowa i wydał je niedawno polskiemu konsulowi. Czyli ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Znaczy, różne tu się już rzeczy zdarzały, ale czegoś takiego, tym bardziej, że ta sytuacja z tymi tabliczkami, z tym, gdzie one są, gdzie zostały schowane, toczyła się w trakcie przygotowywania przez nas wystawy, jakoś byłyśmy w nią zaangażowane. I dzisiaj właśnie jako jedna z pierwszych osób tę wystawę obejrzał człowiek, który te tabliczki miał pod swoją opieką przez ostatnie tygodnie. Także i jakby to chcę opowiedzieć, ale tak naprawdę chciałam powiedzieć o tym, co mówiłyście o pamięci, o tym, co mamy na przyszłość do zrobienia, że długo się zastanawiałyśmy nad puentą tej wystawy, bo nie da się, jakby im bardziej wchodziłyśmy w ten temat sprzed 83 i 80 lat, tym bardziej no, widziałyśmy analogię z tym, co się dzieje teraz. Po prostu to nie da się tego nie widzieć, tak? Tego, jak pewne rzeczy, jeżeli się o czymś nie mówi, albo jeżeli się coś omija, udaje, że tego nie ma, to potem może wrócić w potworny sposób. Może poczekać 83 lata i wrócić. Ale dla mnie takim znakiem, taką puentą trochę, był poniedziałek, kiedy w Charkowie na cmentarzu ofiar totalitaryzmów, bo ten cmentarz wyjątkowo nie nazywa się polskim cmentarzem wojennym, tylko jest to cmentarz ofiar totalitaryzmu, lokalne ukraińskie władze, bez udziału jakiejkolwiek delegacji z Polski, bo no w tej chwili, ponieważ Charków jest tak blisko linii frontu, nie ma tam polskich dyplomatów, uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Złożono kwiaty, odbyło się tam spotkanie. I myślę, że to jest tak symboliczne, jakby taka puenta właśnie naszej pracy. Myśmy bały się to napisać, zastanawiałyśmy się, co można napisać, jak to nazwać, jak to sformułować, ale życie przyniosło puentę w ostatni poniedziałek i no myślę, że to jest to co Zuzanna mówiła, to o czym myślimy, że ta pamięć, jakby to, bo cały czas też do tego wracałyśmy, że ta pamięć musi być po coś, że my to musimy też pamiętać po coś. Zastanawiałyśmy się nad tym, w jakich formach możemy o tej zbrodni i o tej jej historii, bo to nie chodzi tylko o pamięć o zbrodni katyńskiej, to chodzi też o pamięć o tym, co się działo później, bo dzisiaj oprócz tego, znaczy obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ale to jest też ta 80. rocznica jej ujawnienia i wszystkiego, co się potem działo, wszystkich tych aktów jej zakłamywania, ujawniania, ponownego zakłamywania, chowania do szuflady, bo sytuacja polityczna na świecie sprawia, że co prawda już mamy rekomendacje, żeby pójść z tym do trybunałów międzynarodowych, ale jednak z powodów politycznych chowamy to do szuflady i tego nie ruszamy. O to chciałabym Was jeszcze teraz zapytać, już na koniec, bo my jeszcze mamy gości, których na pewno chcielibyśmy też wysłuchać. Jak Wam się wydaje, jak co ma być dalej z tą pamięcią? Bo my zrobimy jeszcze 22 wystawy, to jest to jakby to już jest ustalone, ale 21 też. Natomiast jakie jeszcze mogą być te formy pamięci? Co jeszcze, jakby co robić, żeby z tego wydarzenia potwornego
i z tego, jak toczyła się potem walka prawdy i kłamstwa przez wiele lat, wyciągnąć wnioski na przyszłość, ale żeby też uczyć na tym przykładzie kolejne pokolenia. Takich historyjek, które mogłyby być puentą, oczywiście jest mnóstwo, ale poprzednią uroczystość katyńską, z której tutaj gnaliśmy stojąc w korku, więc to takie gnanie typowe, bo niedaleko było, ale źle się to przemieszczało. Była najpierw takie spotkanie zrobione przez ośrodek Karta, a potem w tej chwili pewnie już się zakończyła projekcja kinowa filmu Andrzeja Wajdy Katyń. No tyle ważne, że na tym Netflixie każdy sobie może ten Katyń obejrzeć, ale oglądanie filmów na telefonie, a oglądanie jednak w tej wielkiej skali to co innego. Ja pamiętam, jak ten film powstawał, jak się byliśmy na jego premierze prasowej, potem na premierze w Teatrze Wielkim. Akurat tak się stało, że rano tego dnia był wyjazd do Katynia, więc myśmy pojechali rano do Katynia. Po południu była wielka premiera z gigantyczną ilością gości, oficjałów, ale przede wszystkim z dużą ilością rodzin katyńskich. I pamiętam, jak wspomniana tutaj przez panią Reginę Krysia Brydowska wygoniła jakichś dwóch polityków z loży na górze i powiedziała, to jest miejsce dla wdów. I przyprowadziła panie, które były już wtedy w wieku, łatwo się domyślić, słusznym. Politycy zawinęli się jak niepyszni. Trochę się najpierw obrazili, ale jak obejrzeli film, to im przeszło. Widziałam polityków różnych opcji politycznych, którzy wychodzili z wyraźnym śladem łez po tym filmie. No po prostu trzeba próbować różnych formuł. Oczywiście nie ma już między nami Andrzeja Wajdy i jego geniuszu, ale on zrobił pewien przełom w pokazywaniu. Ja tutaj mówię, że unikamy makabry. Pan Andrzej nam prawie że solennie obiecał, że tej ostatniej sceny filmu nie będzie. A jak już ją nakręcił i ja się spytałam, no, to powiedział, ktoś musiał. I ja już nie i nikt po mnie nie będzie musiał. Nie do końca wierzę, dlatego że przyzwyczajenie do kinowej makabry jest silniejsze niż ten. Ale ja chciałam o czymś innym powiedzieć. Dwóch takich rzeczach związanych z filmem Katyń. Trzech. Bo to są takie sygnały, co dalej. Pierwszy był taki, że pamiętacie, koniec, jest cisza. Słychać tylko ten ostatni pacierz żołnierza, który umiera. I pamiętacie, w Teatrze Wielkim ktoś podjął to Ojcze Nasz i ono wybrzmiało. Więc jest jeden taki pomysł. Nie wiemy kto, bo to są zdania uczonych podzielone. Marysia... Tyle wersji jest tego, kto zaczął to Ojcze Nasz, że proszę cię, nie podejmuj tej dyskusji. No dobra, dobra, ja już słyszę. Bo to, że tu, że prymas, tu, że biskup, tu, że... Ja to tyle razy już słyszałam, że już nie dyskutuję. Ojcze Nasz i ta cisza to jest jakaś metoda i dlatego jedna z naszych tablic nazywa się cisza. Ona jest o czymś innym, ale ta cisza powinna być. Drugie jest takie, że idę sobie przez Kraków i z... kina wychodzi banda nastolatków. Z kina, gdzie pokazywano film Wajdy. Sam się, no tak, nauczyciel kazał, weszli, wyszli, lepiej nie myśleć, co się będzie działo. A wiecie, o co oni się kłócili? Że jeden powiedział coś głupiego, a reszta na niego zaczęła wrzeszczeć, bo mówiła, to jest naprawdę, to nie jest gra komputerowa. Popatrz, że ci ludzie zginęli. No więc szacun dla nastolatków. Stary nauczyciel poczuł się zawstydzony, że nie wierzy w młodzież. I trzecia sytuacja, ponieważ byłam na filmie Katyń wielokrotnie w kinach, ale zazwyczaj w chronionych okolicznościach, czyli z rodzinami katyńskimi, na specjalnych kolejnych pokazach, więc nie mogłam się spodziewać, że jakaś będzie heca. Chciałam to pokazać jednemu ze swoich przyjaciół dominikańskich, który przyjechał właśnie z Ukrainy, gdzie mieszkał w Kijowie. Wtedy albo nawet na Wiałcie mieszkał. I zabrałam go do kina. Do kina Kijów, żeby było nie za śmieszniej, w Krakowie największe wtedy kino. I tak, wycieczka ze Śląska z popcornem
Kraków, więc wszystko jest możliwe. I trzy rzędy poborowych. Sam się no ładnie. No to nie chcę myśleć, co się będzie działo, nie? Słuchajcie, popcorn pozostał nietknięty. A przed nami siedzieli poborowi, bo wtedy ówczesny minister, pan Szczygło, kazał wszystkim pójść na Katyń Wejt. To była jego chyba największa zasługa jako ministra i za to poszedł szybciej przez czyściec do nieba. Te chłopaki nie wiedziały, o czym jest ten film. Kompletnie. No bo skąd mają wiedzieć poborowi? Jeden drugiemu cały film tłumaczył, co on widzi. To było tak wstrząsające. No i co my robimy? No my to ciągle tłumaczymy, prawda? I ciągle znajdujemy jakieś nowe formuły. Nie ma Andrzeja Wajdy, no trudno. Musimy co wymyślić coś sami. To będą wystawy, to będą biegania, to będą jakieś inne rzeczy. Ale jeśli tu obecni, szanowni seniorzy z rodzin katyńskich nie zagonią do roboty swoich dzieci, a w zasadzie lepiej wnuków, tak jak zrobił dzisiaj Janusz, który siedzi tam z wnukiem, który zaraz po prostu po tej mojej przemowie zwieje, no to nic nie z tej pamięci nie będzie. Jeśli chcemy pokazać, że nasza pamięć jest uniwersalna, to nie mogą tego pokazywać z całym szacunkiem ani siwe starsze piękne panie, ani najpiękniejsi siwi starsi panowie, bo musi być to, co zobaczyła Monika Cichocka. Młode dziewuchy, które po prostu zostawszy w 20 którymś roku życia z małymi dziećmi, nie umiały nic, bo były wychowywane do tego, żeby były pięknymi paniami domu i musiały pójść do pracy, skąd ich wyrzucano, bo były wdowami katyńskimi, o czym się nie mówiło, ale oni wiedzieli. I do pani powiem, Kraków, marzec, kwiecień, maj tamtego roku. Mieszkam pod Wawelem, po plantach chodzi i dalej tak jest, już nie w tych ilościach. Mnóstwo młodych kobiet z mnóstwem dzieci. Ja tam zobaczyłam swoją babcię. Tak. Tak. Tak, właśnie. Ja myślę, bardzo pamiętasz, że bardzo naciskałam na to, żeby ostatnie zdanie naszej wystawy na ostatniej planszy pamięć było w formie zapytania. Bo ja nie mam odpowiedzi, jakiej pamięci chcemy. Myślę, że dopóki mamy Izę, to Iza ma dokładny plan, jaką by chciała mieć pamięć dla rodzin. No, ale pójdzie na emeryturę. I teraz jest pytanie, jakby, proszę Państwa, no ja przychodziłam jako badaczka, tak lata 90. powstaje trzecia RP i pamięć o Katyniu ma być pamięcią konstytutywną dla tego nowego państwa. I no nie wyszło nic z tego. Natomiast dałaś szansę i taką nadzieję, Iza, mówiąc o tej młodzieży, która wyszła i w miarę się zainteresowała. Pamiętam w 2008 roku, skoro już mówimy o filmie Katyń, był on prezentowany na festiwalu Pilorama w Permie. W tamtych czasach jeszcze w Rosji, w tym mieście było muzeum, ono tam nadal jest, to jest jedyny taki skansen zachowany terytorium byłego łagru. W tamtym czasie dyrektorem były osoby związane z memoriałem. Potem, no to jeszcze w 2014 roku to było, nazwijmy to, upaństwowione, tak, zabrana była ta instytucja. Ale pamiętam właśnie też młodzież, wtedy była tam młodzież rosyjska i niemiecka, ponieważ tam bardzo dużo młodzieży niemieckiej przyjeżdżało na takie wspólne spotkania. Była na tym filmie i oglądała ten film. Więc tutaj się z tobą zgadzam, że to będzie już taka ikona, to będzie już taki film, który przejdzie do kanonu. To jest film, który myślę, że dla wszystkich nas z Europy Środkowo-Wschodniej on jest zrozumiały i on działa. Natomiast co będzie dalej, to będzie zależało od nas, tak? I w dużej mierze to będzie zależało od tej młodzieży, co to wyszła z kina i się kłóciła, tak? I co oni będą chcieli z tą pamięcią zrobić i co będą chcieli wyciągnąć z tych historii, czy historie rodzinne,
czy opowieść o ludziach, którzy mieli zasady i wartości, którymi się kierowali, czy o ludziach, którzy chcieli, musieli przeżyć, tak? W trudnych warunkach, nie poddali się i zdali z siebie wszystko. To jest jak gdyby dobre pytanie. To my to pytanie, my mam na myśli Dom Spotkań z Historią, będziemy chcieli właśnie młodzieży zadać. To znaczy taka jest nasza wystawa, jest częścią projektu, który nazywa się Pamięć dla przyszłości. I dzisiaj otworzyliśmy wystawę. Jutro zapraszamy Państwa na wzruszające, sądzę bardzo, wydarzenie, czyli to chyba już nie jest tylko performatywne czytanie listów, to właściwie jest spektakl. Mam tutaj wrażenie, że powstał spektakl teatralny, który jutro będzie można tutaj zobaczyć, oparty właśnie na listach pisanych przez rodziny i do rodzin, przez późniejsze ofiary. Ale chcemy też, pracujemy nad tym, żeby latem odbyła się szkoła letnia dla młodzieży, żeby można było właśnie im też postawić to pytanie. Jak oni, co oni mogą zrobić, żeby o tym pamiętać. I właśnie nie pamiętać tylko o zbrodni, tylko pamiętać o ludziach, pamiętać o mechanizmach, nauczyć się je rozpoznawać we współczesnym świecie, bo okazało się, że jest to niezbędne, że współczesny świat nadal operuje pewnymi mechanizmami, które zastosowane zostały wtedy. Mamy taką planszę, która nazywa się Pamięć i tam też przywołujemy pewne sposoby, które znaleźli inni, bo my tu jesteśmy we trzy i to myśmy wydyskutowały tę wystawę, ale wokół nas było też dużo instytucji zaprzyjaźnionych, ludzi, którzy wiedzieliśmy, że się tym tematem zajmują. Powstała na przykład strona stworzona przez obecne Centrum Mieroszewskiego. Wtedy to było jeszcze Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego, ale czas pokazał, że to nie jest adekwatne. Ale ta strona Katyń Pro Memoria pozwala zrobić coś bardzo prostego, a jednocześnie na przykład dla mnie bardzo takiego przejmującego. Można zapalić znicz dla jednej z ofiar zbrodni katyńskiej. Zrobić to przy komputerze. No ale taki mamy świat. No, spędziliśmy 2 lata przy komputerach w czasie pandemii. Ale już ten prosty gest sprawia, że utrwalamy to w swojej pamięci. No bo jakby pamięć rodzin ma pewien kres. Bo w końcu któreś pokolenie już jej nie podejmie. Już prawnuki może już nie będą chciały jeździć, pamiętać, przypominać, organizować. Ale jeśli powstaną formy w tym nowoczesnym świecie, w tym świecie wirtualnym, które będą mogły nas jakoś do tej tematyki prowadzić, to jak też głęboko wierzę, że to jest jakaś jedna z gałęzi tej pamięci, na którą możemy w przyszłości liczyć. Pamięć. Parafiada, która wymyśliła nieżyjący już dzisiaj ksiądz Joniec wymyślił parafiadę i dęby pamięci. Pamiętam, że na takim spotkaniu z Federacją Rodzin Katyńskich powiedział, że oni w rok posadzą 22 tysiące dębów. No, było to jakiś czas temu, mówiąc uprzejmie, i no jeszcze się nie udało. Ale równocześnie co się udaje? Bo oczywiście my mamy w rodzinach te dęby pamięci swoich bliskich. Bo zadbaliśmy o to, bo ktoś nas wyhaczył i znalazł i powiedział, że chce nam. Ale mnie się zdarza odbierać takie telefony, że ktoś dzwoni do jakiejś miejscowości w swoim przekonaniu, której ja nie potrafię wskazać na mapę. No, nie zawsze mu się to udaje, ale czasem mu się udaje. I mówi, że oni chcą posadzić taki dąb, ponieważ w ich miejscowości nie wydarzyło się nic ciekawego z historii. I oni chcieliby mieć taką jakąś postać, która by to jakby wprowadziła tą ich historię, tą historię do nich, prawda? I to jest wstrząsające, prawda? Dlatego, że z perspektywy wielkich metropolii to no, nie jesteśmy w stanie posadzić wszystkich dębów w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, prawda? Bo by to byłyby lasy w środku miasta, się nie da, tak?
Ale nagle się okazuje, że to do ludzi przemawia. Więc to są takie właśnie wirtualne swoją drogą, tak jak z tym wirtualnym biegiem, jak z naszą aplikacją Nasi Bliscy, jak z perspektywicznymi wszystkimi projektami, które właśnie Dom Spotkań z Historią też przez... Ale też jest to, że ten dom sobie będzie rósł. Ja powiem tylko o jednym takim dębie, a w zasadzie o trzech, ale w jednym miejscu będzie krótko. Mianowicie lata temu zostałam zaproszona na spotkanie do Wyższej Szkoły Zawodowej, nie pamiętam dokładnej nazwy, w Oświęcimiu. Nigdy, przenigdy nie weszłam do obozu w Oświęcimiu. Mój ojciec, jak było jeszcze za komuny, to wszystkie dzieci miały jeździć. Mój ojciec tyle razy poszedł do szkoły i powiedział, że sobie nie życzy, żeby dziecko, które i tak dalej weszło do obozu, że mowy nie ma i po prostu nie ma takiej możliwości. Więc dziecko jak zwykle się odróżniło, nie pojechało. Nie dostało dwóch zachowania tylko dlatego, że nie wiem czemu. Więc do tego Oświęcimia jeżdżę tak, że po prostu omijam bardzo daleko Auschwitz. Nie ma. Jak na złość okazało się, że ta szkoła jest przy drutach. Myślę, no super. No ale przy drutach po drugiej stronie dobrze. Był wykład, było spotkanie, bardzo to było udane, właśnie młodzież chcąca i tak dalej. I dyrektor szkoły prowadzi mi, rektor szkoły, bo to prowadzi mi, że chce mi coś pokazać, że ma trzy tutaj dęby posadzone. Słuchajcie, są tory kolejowe, które są po ich stronie płotu. Idzie sobie tor kolejowy, pusty, no z oczywistych względów, nie jeździ pociąg przez ulicę. A i między tymi torami są posadzone trzy dęby pamięci. Mi się zrobiło słabo. I ja się tak spytałam, oczywiście pytanie było czysto retoryczne, co to są za tory? No popatrz jak na wariatkę, no przecież ma potem ten to widać, nie? On mówi, to są te tory. No nie chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że te dęby uschły, bo nie chcę, żeby jakiekolwiek dęby pamięci uschły, ale wiecie, mną to tak wstrząsnęło, a równocześnie pomyślałam sobie, no ale zaraz, jest w tym jakaś taka siła, mówię, no po prostu mam w oczach te wtedy jeszcze małe takie dąbki po prostu, prawda? One były między tymi torami posadzone. Pomyślałam sobie, że to jest taka siła jakichś takich, że właśnie ta manipulacja, o której się mówi, prawda? Ta walka z prawdą, te wszystkie, jakaś taki się zrobił zakręt po prostu w czyjejś wyobraźni. To wcale nie jest, powiedziałabym, mój ulubiony sposób czczenia kogokolwiek. Właśnie, żeby były te zakręty, ale może to do ludzi przemówi, no po prostu. Pamiętam, jak opracowywałam redakcyjnie doktorat Zuzanny i bardzo jej zazdrościłam, jeśli tak można powiedzieć, żeby się podjęła tego, że przejechała całą tą ziemię sowiecką. Przepraszam, doktorat Zuzanny ma tytuł Pamięć Gułagu. Pamięć Gułagu i przejechała i była i na Sołówkach i dojechała i po prostu wszędzie zdjęcia. Ja te zdjęcia pokazywałam różnym ludziom, a bo czemu nie. Zuzanna pokazuje moje, więc ja jej. Bo ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, że coś takiego było. Że był karnawał pamięci w Rosji. I ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć, jest takie. Co zrobiliśmy źle w rodzinach katyńskich? Mieliśmy gdzieś w tyle głowy, że Rosja być może się zmieniła i za mało mówiliśmy o tym, jak strasznie Rosja jest groźna. No bo prawda, to myślę, że to trzeba było. Nie Rosjanie, Rosja. I dlatego ta historia się zbudziła z letargu. Trzeba było uważać po prostu. Dziękuję bardzo. Jan Raczyński, odbierając Nagrodę Nobla w imieniu Stowarzyszenia Memoriał, to też to powiedział właśnie to. Jest to na wystawie, to prawda. To jeszcze sobie pozwolę tutaj tylko taką prywatę jedną, bo chciałam przedstawić Państwu Ewę Rybarską, która przez wiele lat z Anną Dziękiewicz oraz z Saszą Gurjanowem w ośrodku Karta pieczołowicie zbierali, sprawdzali i wydawali tony indeksu represjonowanych. Dzięki ich pracy również znamy nazwiska tych, o których jest nasza wystawa i nie tylko tych. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać, powiedzieć? Marysia, powiedz, jak się
tłumaczyło list. Janusz Riegel. Ja chciałbym na marginesie tej sprawy właściwie powiedzieć, że cmentarze katyńskie to są cmentarze obywateli polskich. Natomiast na przykład na Ukrainie, ale nie tylko, są jeszcze cmentarze Polaków tam mieszkających, którzy byli mordowani tylko dlatego, że byli Polakami. Tu była mowa o Polonii kijowskiej. Przecież Kijów przed pierwszą wojną, podczas pierwszej wojny, jeszcze po wojnie, to był silny polski ośrodek. Prawda? I pani wspominała, że my tam chodzimy, bo tam leżą Polacy. Ja w Kijowie spotykałem się w 60-tych chyba latach z potomkami tamtej Polonii, którzy różne rzeczy mi opowiadali, jakieś może mamy nagrane. I więc to wydaje, i karta przypomina te represje, operację polską 37 roku, to trzeba powiedzieć, że to jest, ale myślę, że to za mało dociera jeszcze szerzej. Także to jakoś może dla Domu Spotkań z Historią i dla innych jakichś organizacji, żeby także w związku z tymi katyńskimi historiami do tamtych spraw polskich także no, jakoś je rozpowszechniać. One, wydaje mi się, że bardzo mało się o nich mówi. Nie wiem, czy w jakichś podręcznikach szkolnych cokolwiek się zdarzy, poza jednym zdaniem, prawda, i tak dalej. A poza tym to jest kwestia, czy nauczyciel do tego podejdzie, czy nie. To też to samo było na Białorusi i pewnie w Rosji gdzieś też, ale tam nie było aż tylu Polaków, co na Ukrainie, na Białorusi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Prawdopodobnie jestem jedyną w tym towarzystwie, która od początku uczestniczyła w tłumaczeniu list, które otrzymaliśmy. Proszę Państwa, to się tak szybko nie da opowiedzieć, bo to był horror. Po pierwsze, nie wiem, czy wszyscy wiecie, że to jest piąta kopia pisana na maszynie. Więc wiadomo, jak kalka była nowa, to względnie czytelne były te strony. Natomiast wiele jest takich, że nawet przez lupę nie dało się przeczytać. A jeszcze do tego wszystkiego, oczywiście, pewne nazwiska były przekręcone. I takim dowodem, o którym ciągle mówię, bo to jest nazwisko naszego byłego prezesa warszawskiej rodziny katyńskiej, że jego ojciec był na liście starobielskiej, i nazwisko było zapisane jako Godomak, a on był Hoffman. Ale mój mąż, dobrze władający językiem rosyjskim, chociaż nigdy go się nie uczył, ale był wychowywany w czasie wojny w Krzemieńcu wśród tego języka i w przedszkolu. Także jakoś metodą dedukcji, że G, że H i to tak było. To był zespół liczący, myśmy te listy otrzymali gdzieś w granicach maja, bo to przyszły do Polski w kwietniu, ale ktoś je musiał kserować. My nie mieliśmy takich możliwości, zresztą nie dostaliśmy materiału do kserowania. Także było nas kilkanaście osób i po prostu po 20 stron każdy brał do domu i tłumaczył. No, większość z nas znała język, chociażby łatwiej się tłumaczy literka po literce, jak ma się słownik. No i postanowiliśmy, że 17 września otwieramy siedzibę warszawskiej rodziny katyńskiej i robimy dyżury. Proszę Państwa, to był horror. To było w piwnicy takiej w ogóle, ona była przeznaczona wcześniej na jakieś tam przetrzymywanie jakichś darów. No,
nieprzygotowana, w każdym razie była. My robiliśmy po prostu fiszki, no bo co było można zrobić, nie mieliśmy komputerów. I tak, część wiedziała, część nie wiedziała w ogóle, więc wyobrażacie sobie. My tam żadnych warunków, ani czajnika, ani nic, a tu mdleli nam ludzie, no bo to takie wdowy, jak się dowiadują. I tak, przez 5 dni codziennie były dyżury. A w sobotę przychodziliśmy, nie wszyscy oczywiście, i odpowiadaliśmy na listy. My aktualnie mamy prawie 5000 odpowiedzi na listy, z czego to są tylko odpowiedzi tych, których ewentualnie były jakieś wątpliwości, bo takich, którzy byli na listach, to umówiliśmy się z PCK i dawaliśmy list do PCK i PCK odpowiadało takim jakby swoim tam, wiecie jakim, że prawdopodobnie, czy tam w Katyniu, czy coś. Nie mam takiego listu, ponieważ mój teść, bo ja jestem synową, jest na liście ukraińskiej, więc nie mamy takiego dokumentu w PCK. Ale nie szkodzi, mamy od Rosji, mamy z prokuratury rosyjskiej. Nawet jako ciekawostkę powiem tylko państwu, że mój teść był aresztowany podwójnie, dwukrotnie. On był żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza i był aresztowany we wrześniu. Wrócił w październiku do domu w nocy i rano przyszli po niego i go aresztowali. I nawet rodzina nie dowiedziała się, gdzie przez ten czas przebywał. Dopiero jak dostaliśmy listy te ukraińskie, to mąż zaczął pisać do prokuratury ukraińskiej i nam odpowiedzieli, że był przetrzymywany w Jurzy i zwolniony w październiku z Jurzy i wrócił. Także wrócił, a po drodze, ponieważ jego brat żony uchował się, też Kopowiec, nie aresztowali go, jak wracał przez Krzemieniec, bo w Bykowcach pod Krzemieńcem rodzina mieszkała, to mówił: Janek, ty nie idź do domu, zostań u mnie, a ja przywiozę rodzinę. Nie, on musi wrócić do dowództwa i się zameldować. Tak to się skończyło. To ja w takim razie przypis, jakby to powiedziała Monika Gwiazdka. Po pierwsze mówiła pani Maria Rubasowa w imieniu swojego męża i o swoim teściu. Po drugie, widzicie państwo, ci, którzy nie wiedzą, co się działo w latach 90., bo mówiła o roku 91, bo tego zabrakło. 90 i 90, kiedy przyszły... Przyszły listy. I to jest też dowód na to, że nikomu nie wypominając wieku, te 30 lat wcześniej, wszyscy, którzy te 5 dni w tygodniu mieli czas pójść na Powązkowską, to jeszcze pracowali, byli, że tak powiem, troszkę młodsi, zaangażowani. To jest jak gdyby takie memento dla wszystkich, jak którzy mi mówią, że ich dzieci nie mogą się zaangażować, bo pracują, a wnuki nie mogą zaangażować, bo pracują. Wszyscy pracują. Mój ojciec w latach 90. jak słyszał tą odzywkę, to mówił, a ona niby nie pracuje, pokazując na mnie palcem. Owszem, na paru etatach wtedy. A ta emerytura i tak mi nie grozi, więc się nie cieszcie. To było do rodziny tutaj siedzącej. Tu jest władza federacji siedzi i myśli, że sobie, że w przyszłym roku będzie spokój. Nie będzie. Ale zobaczcie, jak się to działo. Ja myślę, że dzisiejsze my tu mówimy, że wirtualne, że strony, że to, że tamto. Ludzie, te nieczytelne, obrzydliwe, wyciągnięte ruskim z gardła, ledwo w ogóle nieczytelne dokumenty i ci ludzie zrobili z tego księgi cmentarne, listy katyńskie i właśnie ta cała rzeka ludzi, która przeszła przez wszystkie rodziny katyńskie, żeby ci ludzie się dowiedzieli, co się stało z ich mężami czy ojcami. Zdjęcie, które Monika wydarła z karty, niezwykłe zdjęcie na planszy o strażnikach, kiedy ona powiedziała, Monika mówiła wcześniej o wdowach i o Krakowie,
A drugą, jak gdyby taką planszą, która mną wstrząsa, to jest ta plansza z karty, gdzie właśnie na maletkich karteczkach są rozmaite informacje, kto kogo gdzie znalazł, szuka, prawda? To była tak gigantyczna robota, że my wszyscy w rodzinach katyńskich powinniśmy mieć orły białe po prostu po obu stronach barykady. Ach, nie wiem, czy ktoś z nas ma, chyba nie. To poczekamy. Dobra. Można jeszcze chwileczkę. Ja tylko powiem, to zdjęcie, o którym mi zamówiłeś. Jeszcze chciałam państwu powiedzieć, w jaki sposób, nie wiem, czy wszyscy wiecie, w jaki sposób Polska otrzymała listy z zamordowanych na Ukrainie. Otóż pan Milczanowski, jak był ministrem, zaczął się interesować, ponieważ był przekonany, że jego ojciec zginął na Ukrainie. Oczywiście oficjalnie tego nie dało się załatwić, tylko w kuluarach, bo ja wiem, jak to było, bo rozmawiałam z panem Milczanowskim. I oni powiedzieli, my ci list dać nie możemy, ale damy ci stronę z nazwiskiem twojego ojca. I jeżeli znacie listy, te, które dostaliśmy z Ukrainy, to jest jedyne nazwisko podkreślone na tej liście, to jest właśnie Milczanowskiego. Nie wiem, dlaczego go podkreślili, bo myślałem, że on czytać nie umie po rusku, nie wiem. W każdym razie, a wiadomo jest tak, ja jestem matematykiem, że jak się wie, a ponieważ listy ukraińskie są numerowane kolejno, to jak się wie, że tam na M to jest tam 2000, to trzeba się upominać o około 3500. No i tak jest niecałe. I stąd właśnie do Polski trafiły. Przez to, że pan Milczanowski gdzieś tam, wiadomo gdzie, upomniał się. To załatwił. To tyle, bo to ciekawa historia. To ja tylko, no, czas jest nieubłagany i już przekroczyliśmy go. To chcę tylko powiedzieć jako puentę, bo to jest to, co panie teraz opowiadacie o tym, jak się właśnie odkrywało te nazwiska. Chciałam jeszcze o to zapytać, ale już nie mamy na to dzisiaj czasu, o świadomość o zbrodni katyńskiej. Natomiast jeśli jeszcze jest jeden taki motyw, który mnie bardzo poruszył, to są właśnie te lata 90., kiedy te indywidualne historie, te historie rodzinne, o których mówiło się tylko w rodzinach, no może w jakimś kręgu, ale tego nie wiem. Natomiast pamiętam tę opowieść o tacie Izy, o panu Andrzeju Skąpskim, który jak w momencie tworzenia się krakowskiej rodziny katyńskiej zrozumiał, dowiedział się, że koledzy z jego klasy, ze szkoły podstawowej byli w takiej samej sytuacji jak on. I oni się tego dowiedzieli jako dorośli ludzie. I ta niepamięć, która miała być, nie zwyciężyła. Zwyciężyła pamięć i mam nadzieję, że też mówię to w świetle tego, co dzieje się teraz, że zarówno pamięć o tym, co było 83 lata temu, 80 lat temu, jak również pamięć o tym, co dzieje się teraz, nie zostanie ona zwycięży. To na końcu ta pamięć będzie tym, co będziemy nosili. Nie możemy pozwolić, żeby to wszystko, co się wydarzyło wtedy i co się dzieje teraz, zostało zapomniane. Bardzo państwu dziękuję. Zapraszamy na wystawę, zapraszamy jutro na... O. W imieniu warszawskiej rodziny katyńskiej i w ogóle rodzin katyńskich w całej Polsce chcieliśmy serdecznie podziękować paniom za ten trud włożony w zorganizowanie tej wystawy. Na pewno, ponieważ miejsce jest tak charakterystyczne i uczęszczane, że na pewno rzesze ludzi, Polaków, nie tylko Polaków, ale z całej Europy i świata zobaczył tę wystawę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję Izie za ten trud, za zaangażowanie, za to, że przewodzi tym rodzinom katyńskim. Będziemy w jakiś sposób starali się jej zawsze pomóc, wspomagać w swoich działaniach i Izuniu. Cieszymy się, że masz tyle energii, entuzjazmu i że ta sprawa katyńska cały czas jest bliska twojemu sercu. Dziękuję bardzo.